Czy mógłby ksiądz powiedzieć w dwóch słowach na temat swojego aresztowania we Wrocławiu zaraz po II wojnie światowej? Za co? No zawsze. Za co aresztowali mnie? Otóż byłem urzędnikiem wojewódzkim we Wrocławiu, a więc w każdym województwie i w powiecie był radca moskiewski, stalinowski. I takiego radcę trzeba było słuchać, trzeba było codziennie prawie sprawozdania składać. A więc ja podpadłem oczywiście, bo nigdy sprawozdania nie złożyłem takiego, jakie on sobie życzył, jakie życzyli sobie poplecznicy stalinizmu, a więc ubeki i wszyscy ci służalczyki moskiewscy to oczekiwali sprawozdań takich, jakie były potrzebne dla Stalina. A więc już podpadłem i pretekst wynaleźli, że ja się zapisałem do partii Stalina. A do żadnej partii nie należałem. W tej chwili nie pamiętam dokładnie, jak to była Partia Pracy czy coś takiego. Stronnictwo Pracy. Już nie pamiętam dokładnie. Dosyć na tym. I ta lista tych członków przyszła do wojewódzkiego urzędu, a wiadomo, w każdym urzędzie byli szpicle. No więc ci szpicle tam wynaleźli, że ja, wojewódzki urzędnik, zapisałem się nie do partii komunistycznej. PPR wtedy było, PZPR to później. Nie zapisałem się do partii komunistycznej, tylko do partii tej pracy. No więc to już i na tym tle mnie aresztowali właściwie. To było aresztowanie. No ale to przecież nie był powód do aresztowania. I stąd mogłem zawsze powiedzieć, nie wiem za co cię mnie aresztowali. Mogłem powiedzieć, za to mnie aresztowali, że... A już tamtym razem też był wywiad. Tak, ale tego szczegółu dokończę. Ale tego szczegółu, a w tej chwili wyjaśniam ten szczegół. No to zawsze mogłem, no przecież jak to, zapisać się do partii zarejestrowanej, zalegalizowanej, Partia Pracy, to ja nie mogę zapisać się. No ale nie zapisałem się do partii tej komunistycznej PPR-u, nie zapisałem się. I dlatego tutaj był ten mankament, a ja wojewódzki urzędnik i tu mnie aresztowali. Miałem i prawny powód, nie wiem za co się mnie aresztowali i to mi się udało. Tamtym razem już był ten wywiad, to już... A jak długo się zatrzymali i gdzie? Wszyscy ci, którzy ze mną siedzieli w tym więzieniu tam we Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego we Wrocławiu, było około ponad 100, 120 czy 170. I co ciekawe, że później za kilka lat się zorientowałem, około 100 więźniów, którzy równocześnie ze mną siedzieli, było rozstrzelanych. Około 100. No więc ja byłbym też rozstrzelany, gdybym prawdę powiedział, że mnie aresztowali za to, żebym się zapisał do dnia. Jak to się stało, że ksiądz się zaangażował w duszpasterstwo żołnierzy niezłomnych, tych żołnierzy, którzy walczyli po wojnie? Od 1942 roku należałem do pierwszego pułku strzelców podhalańskiej Armii Krajowej w Nowym Sączu. Wystarczy? Jeszcze jakby ksiądz powiedział, związek swój z tym środowiskiem, jakieś kazania, jak to wyglądało, jakie no, znajomości, przyjaciół. Wtedy byłem 16-latkiem właściwie, ale co, w tej partyzantce to najwięcej ja działałem. Dlaczego? Bo miałem legitymację niemiecką, nawet nocne przepustki, Ostbahn, Neusiedlec. Przepustki nocne i mogłem w nocy nawet. I Niemcy jak gdzieś złapali, proszę, nocna przepustka. Także, no ale miałem kilka takich przypadków, na przykład rewolwer z tyłu, no a tu Niemcy.
całe szczęście, że z tyłu nie pomagał, tylko tu. No bo ma z tyłu rewolwer. No. W razie jak nie zrozumie sytuację. Ale o co chodzi? Najwięcej działałem, bo miałem przepustki nocne i byłem najmłodszy, 16-latek, no potem 17-18 swoją drogą. Najwięcej w partyzance i najwięcej właśnie ja mam odznaczeń. A zresztą tutaj. Nie wszystkie, ale. Czy są jakieś pytania? Co jeszcze Paryż, jakieś sprawy? A czy ojciec mógłby powiedzieć nam, podzielić się Słowem Bożym z okazji początku Nowego Roku, pouczyć? Tak jakoś krótko, ja rozumiem, że błogosławieństwo. Dzielę się. Bóg, honor, ojczyzna. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bóg zapłać. Dziękujemy serdecznie. To co, księdza zabierzemy na...